Najgorsze w tym wszystkim, że ja miałem wtedy około 28 lat, a w tych napadach paniki miałem częste odczucie, że zaraz dostanę zawału serca i umrę. No to widzicie, to już takie psychozy mi się w głowie pojawiały, że no nie radziłem sobie z tym. Mówię, no idę do specjalisty, kłaniam się nisko. Dzisiaj przygotowałem dla Was materiał związany z moją refleksją 10-letnią związaną ze zdrowiem, ze zdrowym odżywianiem. Opowiem Wam historię, jak straciłem to zdrowie, a dokładnie jak zniszczyłem jelita i mózg, czytaj również psychikę. Na końcu opowiem Wam również o posiłku, który uważam, że ma moc uzdrawiającą i mówię to z pełną świadomością, jeżeli chodzi o moc słowa uzdrawiające. Bo jak pokażę Wam i zestawię ten produkt z innymi produktami normalnymi zdrowego odżywiania, to Wam się otworzą oczy, że to powinna być baza każdego zdrowego, racjonalnego człowieka. Mój wywód będzie podzielony na kilka części. Na pewno opowiem Wam, co mi dolegało, jak to zdiagnozowaliśmy, co było powodem zniszczenia moich jelit i mózgu psychiki i jak odbudowaliśmy te jelita i psychikę poprzez właśnie między innymi lwiej części ten jeden posiłek spożywczy. Też chcę opowiedzieć Wam o kluczowym roku, który był traumatycznym dla mnie przeżyciem, bo w tym okresie moje zdrowie kulało na wielu poziomach. Między innymi miałem zaburzenia nastroju, bóle brzucha, zaburzenia układu odpornościowego. Jeżeli chodzi o zaburzenia nastroju, no to miałem napady niepokoju, najróżniejsze palpitacje, budziłem się w nocy zalany potem, nie wiedziałem, co się dzieje, miałem światłowstręt i często też siedziałem, czytałem książkę, nie mogłem się przykładowo skupić i nagle miałem takie chwile dezorientacji. I też potem Wam wytłumaczę, czym ten stan w ogóle był spowodowany. O problemach natury trawiennej, no to też wspomnę, miałem najróżniejsze wzdęcia, zgagę, częste chwilowe nietolerancje po rozwolnieniach i po wymiotach. Nabawiałem się przykładowo nietolerancji na mleko, że potem nie mogłem w ogóle nawet mleka się napić, bo no, wymioty miałem wręcz, czy nawet zdrowe produkty takie jak banany czy jabłka też mi nie służyły. No i też nie wiedziałem do końca, co jest grane. Takim chwilowym momentem, który przelał czarę goryczy, był okres, gdzie ta odporność zaczęła kuleć. Częste infekcje, ciągle w miesiącu miałem dwie anginy, chyba w sumie 3 tygodnie byłem na antybiotykach. To jeszcze potem, jak się okazało, pogłębiło mój stan związany z tymi jelitami. No i cały czas z nosa mi leciało, ciągle czułem się przeziębiony, gardło mnie bolało, mięśnie mnie bolały, no cały czas było beznadziejnie. Najgorsze w tym wszystkim, że ja miałem wtedy około 28 lat, a w tych napadach paniki miałem częste odczucie, że zaraz dostanę zawału serca i umrę. No to widzicie, to już takie psychozy mi się w głowie pojawiały, że no nie radziłem sobie z tym. Mówię, no idę do specjalisty. Trzeba coś z tym zrobić. Zanim poszedłem do specjalisty, to na własną rękę sobie zrobiłem morfologię z rozmazem, CRP i OB. Limfocyty, monocyty, wszystko było w ogóle rozstrzelone, już było widać po samej podstawie, że coś jest nie tak. CRP było podniesione, więc na 100% w moim ciele trwał jakiś stan zapalny. No i OB też było podwyższone, więc to wszystko dawało obraz, że jest coś nie tak. No i później skontaktowałem się z dr Patrycją, zrobiliśmy badania kału flory jelitowej, no i wyszedł dramat. Rozstrzelone wszystkie bakterie, cały mój mikrobiom związany z jelitami był przetasowany. Tak jak z reguły powinno być 80% dobrych bakterii do 20% złych, to ja miałem wręcz odwrotnie. Miałem tylko 20% tych prozdrowotnych, które modulowały układ odpornościowy i były pozytywne, a większość to były te patogenne, które tworzyły toksyny, zalewały, zatruwały moje ciało i właśnie to było jedną z przyczyn tych wszystkich moich dolegliwości. Oprócz tych właśnie badań, które pokazały, że mam zaburzoną proporcje dobrych do złych bakterii, zrobiliśmy zonulinę i kalprotektynę. Zonulina to jest marker przesiąkliwości moich jelit i okazało się, że te
połączenia ścisłe w jelitach się rozszczelniły i też dochodziło do endotoksemii, czyli przesiąkliwości bakterii do otrzewnej. No i wtedy też organizm reagował najróżniejszymi reakcjami odpornościowymi, wysyłał armię, która miała te endotoksyny zwalczać, no i dział się po prostu cyrk ogólnoustrojowo w moim ciele. No i to na dobrą sprawę była druga rzecz, którą już wiedzieliśmy. No i trzecia to kalprotektyna, która definiuje, czy na poziomie naszych jelit jest stan zapalny. No i oczywiście kalprotektyna również wyszła beznadziejnie. I oczywiście po analizie czynników środowiskowych, co w ogóle spowodowało, że ja miałem taki stan zdrowia, jaki miałem. No i właśnie wynikało, że to była bezsenność, bo ja brałem najróżniejsze w tym okresie kulturystycznym substancje pobudzające na trening, przed treningówki. Kończyłem trening, godzina przychodzi 23, a powinienem spać do 2, 3 w nocy, oczy jak 5 zł, nie mogłem usnąć. No i kolejna kwestia, przewlekły stres. Wtedy ciągnąłem 2 etaty w Piórze i w Greenpointzie jako trener od 6 do 14 w jednym, potem od 15 do 22 w drugim klubie. W międzyczasie treningi, no byłem zajechany jak dzika świnia, więc tutaj w ogóle nie miałem czasu na regenerację. To była kolejna sprawa. W tym też okresie, żeby trenować, a jak przesadziłem z treningiem, no to wiecie, leki przeciwbólowe brałem, żeby tutaj załagodzić stan bólowy czy zapalny. Przez to też moje jelita dostawały w dupsko. No i też to był okres kulturystyczny, gdzie najróżniejsze substancje stosowałem. I teraz taka złota rada dla kulturystów. Jeżeli macie możliwość, stosujcie iniekcje dobrej jakości i nie stosujcie orali, bo orale, wszystkie tabletki właśnie, czy Winstrol, Meta i tak dalej, niszczą wasze bebechy tak, że sobie nawet nie zdajecie sprawy. Jeżeli chcecie robić mniejsze zło, to w ten sposób. To był okres, gdzie robiło się masę, no to tych kalorii musiałem dobijać. Nie mogłem dobić, no to jadłem chipsy, paluszki, śmieciowe żarcie, KFC, McDonald's. Z kolei przychodził okres redukcji, no to byłem niedożywiony, bo to była skrajnie niska kaloryczna micha i nie miałem odpowiedniej ilości witamin, minerałów i te moje jelita po prostu z miesiąca na miesiąc, roku na rok się rozwalały. I doszedłem do momentu kulminacyjnego. I teraz chcę poruszyć na końcu tą kwestię żywieniową, bo wiadomo, że probiotykoterapia to była jedna kwestia, druga to była eliminacja tych czynników. Ja już wiedziałem, że no nie ma opcji ciągnąć kwestii kulturystycznej, bo to się wiązało no, z dopingiem, z przesadną aktywnością fizyczną, która mi nie sprzyjała i wtedy zrezygnowałem z tego. Czyli pamiętajmy, żeby ewentualne czynniki uszkadzające wasze zdrowie też eliminować. Nie sięgajcie po jakieś super suplementy czy wyrafinowane systemy żywieniowe, które mają uzdrowić wasze ciało. Musicie wyeliminować czynnik. Czyli jeżeli czynnikiem jest młotek, który pizga was po głowie i robi wam dziurę w głowie, no to nie naklejajcie plastra tutaj, tylko po prostu usuńcie ten młotek. I ja ten na szczęście młotek usunąłem i tą dziurę, którą miałem w głowie, zacząłem łatać zdrowym żywieniem. I miałem najróżniejsze systemy. Paleo, keto, samuraja. Wszystkie były spoko. Z każdej powyciągałem coś dobrego. Po dziś dzień mam elementy, czy to keto, czy posiłków ketogenicznych, czy elementy właśnie typowo wegetariańskie. Ale najlepszą opcją, jaką sobie zafundowałem, to systematyczne picie zielonych szejków z dodatkiem najróżniejszych przypraw. Tam to możemy rozpatrywać pod kątem właśnie skali Andi czy skali ORAC. Skala Andi to jest ilość witamin, minerałów, jaką dostarczamy w 100 kaloriach. Skala ORAC to jest, tak jak wcześniej wspominałem w tym filmie, możliwość danego produktu do unieruchamiania reaktywnych form tlenu. Czyli pamiętajmy, że stres oksydacyjny, to się tak
fachowo nazywa, ten stres oksydacyjny niszczy nasze tkanki. To jest diabeł tasmański, który uszkadza, powoduje stany zapalne, degraduje naszą łączną tkankę łącznie z kolagenem, szybciej się starzejemy i tak dalej. I właśnie witaminy, minerały, substancje antyoksydacyjne, polifenole, które płyną z zielonych warzyw w postaci szejka, są nieocenione. W 100 kaloriach tego produktu mamy praktycznie po 1000% normy witamin z grupy B, C. Jeszcze jak dorzucimy do tego właśnie orzechy, migdały, zdrowe oleje, nasiona, to mamy tak potężną dawkę witamin i minerałów, że jemy ten jeden posiłek dla osób zapracowanych. Pijecie taki szejk od rana i już macie odpowiednią opcję związaną z witaminami, minerałami, antyoksydantami, kwasami tłuszczowymi, błonnikiem. I tu już macie ukłon taki w stronę swojego żywienia, że normalnie konwencjonalnym systemem żywieniowym, czyli jakieś smażone tam risotto czy makarony, no nie jesteście w stanie. Oczywiście ja nie jestem przeciwnikiem, bo teraz za chwilę wam pokażę, że to jest proporcja 80-20, 80% zdrowo racjonalnie, a 20% testujemy, popełniamy błędy i wyciągamy wnioski, bo nie uczmy się na czyichś błędach żywieniowych, bo nie jesteśmy w stanie. Musimy sami to popełnić i sami wyciągnąć wnioski. Dlatego też pamiętajmy, zachęcam naprawdę do stosowania tych zielonych szejków od rana. Potem niech ta micha będzie też zbilansowana, ale wiem jakie są realia i wiele osób w pędzie życia zapomina. Więc tutaj już będzie ukłon w stronę naszego zdrowia w ten sposób. No ja też zacząłem stosować najróżniejsze ćwiczenia, czy to oddechowe ćwiczenia, zacząłem chodzić na jogę, kontrola stresu też pod wpływem świadomego oddechu, udawało mi się minimalizować stres, więc tutaj można powiedzieć jeszcze te takie elementy behawioralne, żeby też poznać, jak reaguje nasze ciało, są bardzo istotne. Też urozmaicona aktywność, nie koncentruję się tylko na siłowni, robię treningi w domu, biegam, jeżdżę na rowerze, jest bardziej szeroki wachlarz tej aktywności fizycznej. No i też znalazłem nowy hobby, pływam na desce windsurfingowej w wakacje, w zimą jeżdżę na desce, na nartach, przepraszam, i to wszystko powoduje, że mam taką wewnętrzną potrzebę rozwijania się, chęci życia, bo też no, nie możemy stać się takimi gnuśnymi prosiakami, za przeproszeniem, gdzie no, nic nam się nie chce i tak wpadamy w taki marazm. Pamiętajmy, że my mamy naturalną zdolność samoregeneracji, uzdrawiania ciała, ale na to wszystko właśnie składa się nie tylko żywienie, ale również psychika i ogólne takie szanowanie swojego ciała i zdrowia. Jeżeli będziecie chcieli, no to mogę rozwinąć jeszcze ten temat samej świadomości, medytacji, czy w ogóle też kwestii już takich trochę odbiegających od żywienia, ale bardzo ciekawych, i to jest najważniejsza synergistyczna sprawa, bo jeżeli będzie psychika dobrze działać i nasza świadomość będzie na fajnym poziomie, to wszystko zacznie się zazębiać i dojdzie do efektu kuli śnieżnej. To zdrowie zacznie się odbudowywać, zaczniemy mieć nowe pokłady sił witalnych na rozwijanie swojej osoby, na w ogóle ochotę życia. I to jest bardzo istotne. Ten temat jest bardzo szeroko omawiany właśnie na platformie motywatordietetyczny.pl. Tam dr Patrycja Szachta omawia szczegółowo zagadnienia związane z jelitami, z połączeniem właśnie mózg i jelita. Dlaczego też ja miałem takie beznadziejne samopoczucie? Bo miałem zaburzenia serotoniny, a to jest główna przyczyna zaburzeń nastroju. Nie dochodziło do odpowiedniego unerwienia mojego mózgu jelit i nagle byłem oszołomiony, miałem zaburzenia nastroju i jechałem do domu, pieniądze były, kochająca rodzina była, a ja płakałem. Dlatego ten temat też jest przeanalizowany, jak jelita są niezmiernie ważne w kontekście naszego zdrowia i samopoczucia. To wszystko jest omówione w 2 szkoleniach, każde po prawie godzinie przez dr Patrycję. Tam macie wytłumaczone alergie i nietolerancje pokarmowe, jak funkcjonuje w ogóle nasz cały układ pokarmowy, jak niezmierne ważne jest przykładowo rodzenie naturalnym porodem, żeby ta mikroflora już dziecko zaczęła zasiedlać, przez co też zmniejszamy ryzyko cukrzycy typu drugiego czy innych chorób cywilizacyjnych w latach kolejnych tego dziecka. Kto ma ochotę, oferta specjalna,
Oprócz tych szkoleń macie dostęp do wszystkich jadłospisów, tych co przerabiałem właśnie przez całe życie. Wegańska, śródziemnomorska, dasz, moja autorska, wysokotłuszczowa. Nic tylko kupować i wdrażać w życie. Normalnie to 490 zł kosztuje, dzisiaj macie 169 zł. I wiele bonusów, między innymi grupa premium, gdzie możecie zadać mi pytanie, a ja odpowiem bardzo chętnie. Trzymajcie się, pozdrawiam.